Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam na kolejny odcineczek z Indiana Jonesa. Słuchajcie, pomału zbliżamy się do końca seryjki, myślę, że do końca przyszłego tygodnia zakończymy sobie już Indiana Jonesa. A dzisiaj postanowiłem, że nagram troszeczkę dłuższy odcineczek. Mam ochotę sobie pograć, tak jest. Musimy znaleźć drogę do fortecy. Wow. Przydałoby mi się zrobić tutaj jakąś nową miniaturkę, ponieważ mamy kolejną miejscówkę. To tu znajdę Mei Ling. To jest ta babeczka, która nam pomagała. Ja się odwrócę, zrobię to w ten sposób. Okej, będzie super. Wybierzmy sobie jakąś broń. Nie mam. Mam tylko rewolwer. I nie mam apteczek. Okej. Wybierzmy sobie rewolwer. Co jest, Indy? Czemu się blokujesz? Nie mogę tam skoczyć? Mogę. Ale tutaj już nie mogę. Tutaj mamy jakąś platformę. Zeskoczmy sobie na dół. I jeszcze niżej. Tu chodzi jakiś gościu, on coś ma. Zabijemy go. Bierzemy jego dzidę. Dlaczego mi tak ciężko w niego trafić? Chińska włócznia. To jest raczej dzida. Ale zanim on tą dzidą go uderzy, to... Na pewno przez to, że jest nierówne podłoże. Dobra, wydaje mi się, że goście umarł. Podnieśmy sobie tą dzidę i zobaczmy... No tak, zdecydowanie lepiej się tym uderza, niż w ten sposób. Muszę z nim chodzić, nie mogę jej schować do ekwipunku. Tych skrzyneczek nie da się rozwalić. Tu ewidentnie mogę spaść na dół. I mogę wejść do góry po drabce, ale tam były też jeszcze jakieś drzwi. Tak więc sprawdźmy najpierw, czy można otworzyć te drzwiczki. Nie, tych drzwi nie mogę otworzyć. No to lecimy dalej. Hopla na drabinkę. Cyk. Ta drabina jest chyba zrobiona z bambusu, że tak skrzypi. Mamy skrzyneczki. Ale nie mogę ich rozwalić. Coś mogę zrobić z tym. Aha, ja to zepchnę na dół. I wtedy się zrobi dziura w podłodze. Dobra, zostawię tą dzidę tu. Lepiej walczy mi się wręcz niż z tego kijka. No Indy, złaś. Czy ja mogę tutaj po prostu tak wskoczyć i się nie zabiję? Chyba tak. Tajne przejście. Użyj baciora, żeby przeskoczyć dalej. Wow. Przez moment myślałem, że zginę. Ale nie, udało mi się przeskoczyć na drugą stronę. Tutaj są jakieś pnącza. Nie wiem, czy po nich będę mógł wejść do góry. Ale na pewno muszę przeskoczyć dalej. Okej. Dobra, teraz muszę użyć po raz kolejny baciora.
tam widzę, że w ścianie są jakieś otwory. Pewnie będę mógł się ich złapać. Aha! Czy ja muszę się rozbujać i zrobić dziurę w tej ścianie? Kolejny gościu z dzidą! Gin, gościu! Wow! Naprawdę on zrobi straszne obrażenia. Wow, kolejny przyszedł. Bierzemy dzidę. Wow, panowie! Tak jest. Ty, ta dzida jest dobra jednak. Dwóch naraz mogę zabić. Nie no, dzida jest elegancka. Mam nadzieję, że w mojej manierce jest jakaś woda. No, Indy! Dobra, chyba umarł. Sprawdźmy, czy w manierce posiadam jakąś wodę. Tak jest. Zużyję prawie całą energię, ale... No, lepsze to niż zginąć. Mam nadzieję, że będą tutaj jakieś fontanny, ponieważ w ostatnich lokacjach nigdzie ich nie było. A przydałoby mi się trochę. Czy jak ja mam tę dzidę, to nie mogę wskoczyć do góry? No nie mogę wskoczyć do góry. Te drzwi są zamknięte. Może ja muszę wskoczyć na to pnącze i tędy wejść do góry. Nie tak to miało wyglądać. Okej, powracamy do Indiana Jonesa. Jednak udało się tutaj wejść i to bez problemu. Wystarczyło się rozpędzić i skoczyć. Zabiłem tych dwóch kolesi na dole. Niestety po raz kolejny straciłem tak dużo energii, że wypiłem całą wodę z manierki. Aj, ale na szczęście nie odjęło mi to żadnej energii. No dobra. Tak więc lecimy dalej. No Indy! Dlaczego nie chcesz tam wskoczyć? Ja wiem, że jest mało miejsca na rozpęd, ale powinieneś tam wskoczyć i to bez problemu. Tak jest. I teraz tu... Nie! Jak już to kiedyś wspominałem na którymś filmiku, jak się ktoś spieszy, to nic nie wychodzi. Lepiej robić cierpliwie i pomału. No, najwidoczniej mi tej cierpliwości brakuje. Ale teraz mi się uda. Cyk, pyk. Obrócimy się, cyk. I teraz tu do góry, hop. Ale powiem wam, że ci przeciwnicy tutaj są naprawdę trudni. Gdyby nie ta dzida, to na pewno walką wręcz bym z nimi nie wygrał. Wybieramy bacior, po raz kolejny robimy dziurę i przeskakujemy. Wow, 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 wow. Indy, nie tak gwałtownie. Kolejny gościu, ale ten ma dzidę czy coś innego? Dzidę. Muszę uważać, bo naprawdę ja już nie mam żadnej wody w manierce. Ale w ten sposób myślę, że go pokonam. On ma kuszę. Dzida się złamała, ale spoko. O, gościu ma kuszę. Za chwilkę wyciągnę rewolwer i zacznę strzelać, bez kitu. Bierzemy kuszę. Jeden pocisk. Ale tą broń na szczęście mogę już schować do ekwipunku. Tylko jeden pocisk z kuszy. Domyślam się, że jest to dość skuteczna broń.
Aczkolwiek przydałoby mi się znaleźć jakąś fontannę, gdzie bym mógł napełnić sobie energię. Albo jakaś apteczka. Tego właśnie mi brakowało. Mamy skrzyneczki, mam nadzieję, że znajdę też jakieś pociski do kuszy, bądź apteczkę, przydałoby mi się. Coś tu leży. Kusza, tak jest. Wywar tygrysiej siły? Nóż do rzucania. I manierka, większa manierka. A mi się wydaje, że ten wywar tygrysiej siły to jest apteczka. Tak to przynajmniej wygląda. Jedna z trzech. Większa manierka, nóż do rzucania. Ale ja sobie póki co będę chodził z rewolwerem. Wow. Indy, no chowaj ten rewolwer i idziemy się z nimi bić. Gość się broni, bez kitu. Napełnimy sobie energię do pełna. Zabieramy dzidę, ponieważ ona jest naprawdę skuteczna. Co prawda jest to jednorazowego użytku, potrafi się złamać. No ale jeżeli wyskoczą mi jacyś przeciwnicy, to będę ubezpieczony. Aha, czy ja mogę iść tutaj? My szukamy tej babki, tej Chinki. Tu jest jakiś gościu zabity. Czy ja już tu byłem? Tak, byłem. Ja wszedłem tam i wyszedłem tędy. Ale mogę zejść w dół. Wow! Ja nie wiedziałem, że tu można zginąć od uderzenia pioruna. To się nie uda. No, przyznam się szczerze, że trochę boję się tutaj zostać. Ale okej. Jest kolejny gość z dzidą. Zrzuciliśmy go! Ten nie... A, żyje jeszcze! Sunął się na dół. Poczekamy, aż wejdzie wyżej. Będzie go łatwiej trafić. Jeszcze żyje, a mi się dzida złamała. Moja dzida. Umarł i zjechał na dół. To się nie uda. Widzicie? Umiem nawet chiński. Dzida się złamała. Jackie Chan tutaj jest. Wow, gościu, aż się zachwiałem. Wyjdziemy na zewnątrz, będzie łatwiej go trafić. Ale zobaczcie, jakie on kombosy wali. Trzy takie pociski i prawie całą energię nie mam. Wow. Naprawdę, zaraz ginę. Wybierzmy sobie manierkę, napełnimy energii. Jeszcze żyje, na pewno. A nie, umarł. Całe szczęście, strasznie trudni ci przeciwnicy. Czy coś tutaj było? Kolejne drzwi i jest jakaś dźwigienka. Wow, wodospad! I kolejny gościu z dzidą, idzie do góry. A zobaczmy, jak działa kusza. Co prawda mam tylko dwa pociski.
Wow. Gościu, to miała być moja dzido. Zginął. Czyli tak, mogę iść tutaj i pewnie będę musiał przeskoczyć tam, ale tu też coś mamy. I tam jest ich aż dwóch. Amunicja do kuszy i nóż do rzucania. Myślałem, że ta kusza będzie bardziej skuteczna, jednak nie. Jednak nie, jednak nie jest taka skuteczna, jak myślałem. Oni nawet jak się przewracają, to potrafią mnie uderzyć. Zginęli obaj. Pociski do kuszy się przydadzą. Aczkolwiek nie jest ona tak skuteczną bronią jak ta dzida. Widziałem, że tu gdzieś była jakaś dźwigienka. Aha, czyli wtedy się otwierały drzwi, żeby wypuścić wodę, a teraz się zamknęły drzwi i ta woda już nie leci. Nie wiem, ile mogę mieć maksymalnie pocisków do kuszy. O, coś tu jeszcze leży. Wywar żelaznej skóry. No dobra. To myślę, że możemy teraz tam wejść, w te drzwiczki, które się otworzyły. I zakończyliśmy rozdział. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ kiedy zginę, nie będę musiał przechodzić od początku. Przejdź do pogody i zacznij wspinać się na samą górę. Cóż to jest ta pogoda? Może jakaś stacja pogodowa? Czyli tak, tędy mogę wyjść, ale zobaczmy jeszcze, co znajduje się po prawej stronie. I w sumie tędy też mogę wyjść. Tak jest, kolejny wariat, którego trzeba pokonać. Ja niestety nie mam żadnej dzidy, mam kuszę, mam dosyć dużo pocisków w niej prawdopodobnie. I mam też nóż do rzucania. Zobaczmy, jak działa ten nóż. Nie trafiłem. Dobra. O ty smarku. Ło, gościu z kuszą. Ta dzida by mi się przydała, wtedy bym mógł załatwić obu gości jednocześnie. Dobra, ja się wycofam. No, chodźcie tu. Wow, 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 ja muszę się ewidentnie wycofać. Ta kusza się dość szybko przeładowuje. Zginęli. Ale ja też straciłem strasznie dużo energii. Gin.
wywar żelaznej skóry i wywar tygrysi siły. Wow, ale się wystraszyłem. Co mi dają te napoje? Chyba za chwilkę jeden wykorzystam, żeby sprawdzić, jak to działa. No Indy, chowaj tą manierkę! Tam mamy fontannę, więc sobie w razie czego napełnimy energię. Ale najpierw pozbędziemy się tego gościa, który jest ewidentnie strasznie mocny. Dobra, bierzemy kuszę. Gość zginął. Ja sobie napełnię energię. Kolejny gościu. Skąd oni się biorą? Gin! Dawaj mi tą swoją dzidę. Co powiesz na to? Hehehe. Taki byłeś twardy, a teraz co? Przewracasz się za każdym razem, kiedy do mnie podchodzisz. Dzida się złamała. Pogostku. Wrócimy się, napełnimy energii. Okej. Tak naprawdę interesują mnie te eliksiry. Wywar tygrysi siły. Nie mogę tego wziąć. Wow! Co mi to daje? To jest na czas. Daje mi taką siłę, że nawet nie mogę gościa trafić. Naprawdę myślałem, że po jednym strzale, kiedy to wypiję, gościu umrze, ale jednak nie. Nie wiem, do czego służy ten eliksir. W każdym bądź razie energii mi to nie daje. Jeszcze jacyś przeciwnicy? Jak tak, to chodźcie. Ja jestem gotowy na walkę. Drzewko bonsai. To się nie uda. Czyli domyślam się, że muszę iść tam do góry. No chodź tu, chodź. Walka na dzidy? Nie tu, Indy! Gość jest za tobą! Wow, mamy ładunek wybuchowy. Dobra, umarł. Pociski do kuszy, nóż do rzucania, ładunek wybuchowy. Jeszcze jakieś skrzyneczki, kolejne pociski. Wywar zdrowotny, tak, to na pewno będzie apteczka. Amunicja do kuszy i ładunek wybuchowy. Czyli lecimy do góry. Czy ja mogę uderzyć jakoś w ten talerz? Nie, mogę się za nim schować. Ale co ja mogę tutaj wysadzić? Żadna ikonka mi się nie pojawia. Tak więc musimy się rozejrzeć. Może te drzwi? No nie. Tam wygląda, jakbym mógł wskoczyć do góry po czymś. That's not...
To się nie uda, to się nie uda. Może ja muszę wskoczyć na ten posążek. Albo w wodzie jest coś do wysadzenia? A nie, tutaj mam rusztowanie. Tutaj mam rusztowanie, pewnie będę musiał na nie wskoczyć. No to skoro już tu jestem, to napełnię sobie energii. Hopla, hopla i hopla! I jeszcze wyżej, Indy. Słyszałem kolejnych gości. Tam jest frajer. Bierzemy kuszę i poczekamy, aż on tu zejdzie. I zsunął się na dół. Tak jest! I umarł. A, leszcz. Gdzieś jest ktoś jeszcze. Gdzie on jest? A może on spadł na dół? Zsunął się może po dachu. Spróbujemy go zrzucić. Jeszcze jeden strzał i powinien spaść. Tak jest. No bierz tą kuszę, Indy. Hopla. Nie, 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 o, o. Już myślałem, że sam spadnę na dół. Aj, tutaj mogę włożyć ten ładunek wybuchowy. Wybierzmy kuszę. Ponieważ boję się, że ktoś tutaj za tą ścianą mi wyskoczy. No dobra, lecimy dalej. Wybieramy baciora. Wywar żelaznej skóry. Co to tak naprawdę robi? Jestem ciekaw. Teraz zapewne muszę się oprzeć o ścianę i przejść tędy. Okej. Wow. Myślałem, że się nie złapię. Czyli jeszcze muszę wejść wyżej. Dobra. I dwóch kolesi. Uj, tam jest jeszcze jeden. A ci mnie tutaj mordują. Uciekać. Jak ja mam się z nimi bić, skoro ich jest trzech? Nie, bo ja spadnę. Wolałbym ich zrzucić. Bo ja zaraz ginę. Gościu! Gościu! Został jeszcze jeden. Kopie mnie w bije mnie po kolanach! Nie, umarłem!
czyli będziemy musieli rozwiązać to troszeczkę inaczej. Wiem, że jest tam trzech kolesi. I tak, najprościej by było ich zwabić jakoś do krawędzi i zrzucić na dół. Ale, czy będzie to takie proste? Pewnie nie. Ale spróbujmy. Wchodzimy wyżej, wybierzemy sobie jeszcze raz kuszę. Spróbujemy oddalić się najdalej, gdzie się tylko da. I weźmiemy ich z zaskoczenia. Okej. Straciłem trochę tych pocisków od kuszy. No ale przynajmniej pozbyłem się dwóch kolesi, został jeszcze jeden. A tego jednego powinienem z dzidy spokojnie załatwić. No a dalej, chodź tu. Dzida się złamała. I goście padł. Mamy kolejną dzidę, przyda się. Z tego co widziałem, tu chyba były gdzieś skrzyneczki do rozwalenia, ale mogło mi się wydawać, albo są po drugiej stronie. Okej, najwidoczniej mi się wydawało. Tutaj mogę wejść do góry. Ale jaki byłby tego sens, nie wiem. Tych drzwi otworzyć nie mogę. Tutaj wskoczyć też nie mogę, ale z tej strony powinienem już móc. Tak jest. Aha, czyli to jest winda. Kolejni dwaj kolesie. Trzej nawet! Dobra, ja się ewakuuję w tą stronę, będę miał więcej miejsca. Jak to jest trudno ich zabić, trzech na jednego. Gościu! Dobra, biorę tam kuszę. On dalej się i do niego strzelę po prostu. Jeszcze żyje. Strasznie dużo energii straciłem. Najgorsze, kiedy trzech kolesi wylatuje i po jednym strzale upadam i po prostu podbiegają wszyscy i zaczynają mnie okopywać. No ale wiadomo, im dalej gry, tym jest trudniej. Czyli ja mogę tutaj wskoczyć z rozpędu. Nie! Wow! Co za fart, już myślałem, że zginąłem. A musiałem użyć baciora. Ale na szczęście udało mi się przeżyć. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Pyk! Nie! Teraz ginąłem.
Okej, wracamy do Indiany. Wróciliśmy do tego miejsca. Niestety straciłem dość sporo amunicji na tych trzech kolesi. Tak więc zostały mi chyba tylko cztery pociski do kuszy, ale to nic. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. Indy, spokojnie! I znowu zrobiłem ten sam błąd, co poprzednio. Czyli zamiast wyciągnąć... No i słyszę, że tu jest jakiś kolejny gościu. Zamiast wyciągnąć kolejny raz bacior, to skoczyłem z rozpędu. Oj, 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 oj. Bozie, Arturo, Arturo. Dlaczego ty jesteś kąpany w tak gorącej wodzie? Nie wiem. Bo nie lubisz zimna, wiem o tym. Hehe. Dobra, nie chcę po raz kolejny spaść na dół. Czyli tak, spokojnie. Przeskakujemy tam, wyciągamy baciora. Od razu sobie go wybiorę. I teraz spokojnie. Tak jest. Wybierzmy sobie kuszę, ponieważ słyszę, że tu są jacyś kolesie. Tak jak mówiłem, zostało mi tylko 5 pocisków. Gościu wziął mi dzidę! Był pierwszy. Mogę walczyć z nimi wręcz. Albo nie. Bierzemy dzidę i... napierdzielamy ich! Tak jest. Gość mnie dość mocno poturbował, przyda mi się napełnienie energii. Niestety pocisków już nie mam. Ale to nic. Ja nie dam rady, ja nie dam, Arturo nie da rady, oczywiście, że dam radę. You are a fool to betray us. You showed so much promise. In time, you might have become my empress and ruled at my side. Now, your life will serve a different purpose. You know the punishment for treason! Tonight, I will offer your soul as a gift to Kong Tien. No! Oh, yes. And then my master will make the Mirror of Dreams whole again. The dragon will be mine. And all who oppose me will be swept aside in the storm that follows. Sleep well, my butterfly. We have a busy night ahead. All right, keep your skirt on. I'll have you out of there in no time. What was that? It's a shame we have to kill this one. He looks like fun. Business before pleasure, Maymay. The master wants his head on a stake. Nice hands. Okej, czyli będziemy napierdzielać się z dwiema dziewczynami. Zapewne są strasznie trudne, ale mam miecz. Ohoho! Co ona mi zrobiła? Nie, no gościówka jest dobra. Jakie kombosy mi sprzedają? No i niestety dwie dziewczyny mnie zabiły. Okej, moi kochani, ja w tym miejscu zakończę ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, piona!